dzień kolejny, tym razem nie udało się wyjść przed czasem, także chuj strzelił, postanowienia noworoczne. Też mam nowy uchwyt na telefon, tylko coś mu się pojebało i jest krzywo i trzeba będzie coś poprawić. Problem będzie, jak on jest po prostu nie wpięty. Ale chyba jest wpięty. Chyba. On tu w zestawie ma sznureczek, w razie gdyby to się urwało, żeby sobie przypiąć do kierownicy. No ale do kierownicy ja nie będę przypinał, bo musiałbym to za każdym razem odpinać przy dostawie. I zrobiłem sobie taki fachowy na drukarce 3D haczyk, o który sobie zaczepiam ten sznureczek. No i się to bardzo łatwo ściąga. A w razie gdyby się urwało, to zawiśnie na nim. Kurde, no miałem nadzieję, że już nie będzie dzisiaj padać. Wychodzę z klatki, kurwa, no pada. Co do tego uchwytu jeszcze, to wolę mieć to zabezpieczenie, bo tu producent pisze niby, że to jakieś damperki są. Powiem, żeby tak wstrząsy nie przenosiły się na telefon. Ale mi to się... Ja mam 188. Dzięki, piękna. Trzeba to jeszcze opatentować, jak to wkładać. Na Ciesielskiego, czyli pod Łęk. No. Daleki kurcik, jak na pierwszy strzał. Problem już widzę z tym etui jest taki, że on się skurwysyn w kieszeni nie mieści. Trzeba będzie w rękach go nosić przy dostawie. A pojadę tędy, bo tu będzie łatwiej przez ten most przejechać, bo tu zawsze mniej ludzi chodzi niż po tamtej. Chuj mi na czym tą pogodę już sprawdzać, żeby to w miarę było pewne. No ale dzisiaj wiaterek się ruszył, ale taki ciepły wiatr wieje. Kurde, ale jak patrzyłem na pogodę na najbliższe dni, to tam coś pokazuje, jakieś kurde minus 10 stopni. Mam nadzieję, że sprawdzi mi się to tak samo jak te opady. Plecak mi się rozdupcył, znaczy zamek ten górny w plecaku głowo. Ten, kto go kiedykolwiek miał, to pewnie zna jego słaby punkt. Górny zameczek. Najpierw uwalił mi się na jednym zagięciu, coś go tam podreperowałem, no i wczoraj jebnął drugi, w drugim miejscu. No już trzeba było coś kombinować, bo nie będę jeździł z otwartym plecakiem, czy to jedzenie to zimne do klientów dołożyłem. No jak se pyci, pomału. Miałem takie stare rękawiczki na rzepę, odcięłem te rzepy. Przyszyłem sobie do plecaka, do tej klapy. No i teraz mam na rzepy. Raczej nie będzie to tak izolować ciepła jak ten zamek taki zaklejony, ale lepsze to niż jakby to miało być całkowicie otwarte. Gdyby Glovo dawało nowy plecak, jak się stary zużyje, to bym napisał do nich, żeby mi wysłali. Ale nie dość, że za tego dałem 120 zł i wytrzymał
nawet miesiąca nie wytrzymał. No to jak ja mam dawać kolejne 120 zł, to ja podziękuję. Będzie na rzepach. I tak jak ja patrzę na tych kurierów na mieście, co drugi z otwartym jedzie, nie pierdolą się. Ja z otwartym nie będę jeździł, ale też nie zapłacę za nogę. No to powinni za darmo dać. Drażni mnie ten telefon, że jest tak pod kątem. Może gdzieś przy którymś odbiorze będę czekał. Troszkę dłużej to coś tu pogmeram przy tym. Kurde, fajnie się jedzie, wiaterek w plecy w tym momencie. No. Gorzej jak przyjdzie wracać. O kurwa, ale było to. Ja pierdolę. A pojadę tędy, bo tu będzie łatwiej przez ten most przejechać, bo tu zawsze mniej ludzi chodzi niż po tamtej. Przed wyjściem rower myłem, kurwa. Kurwa, normalnie serce mnie boli. W tej robocie to nawet ubrań się nie opłaca prać. Po 2 kilometrach jesteś tak upierdolony, jakbyś z kopalni wyszedł. No to już jest spoko, tamtego nie przewidziałem. A wszystko dlatego, że chciałem tamtą stronę ominąć. Tam zawsze w chuj ludzi i nie idzie się z nikim minąć. Trzeba schodzić z roweru. No i akurat teraz nikt tam nie idzie, nie? Jest jeden. A pierdolę, no. Kurwa, jak ja wyglądam. Pierwsza dostawa. Nie podał piętra. Ja ten najwyższy i najwyżej zejdę, to jedno. To jest kurwa bydle wielkie. Dobry. Dzięki, a to są moje rzepy właśnie. Elegancja. Dobra, potwierdzamy. Nie za to dali. 16,80. Ocean. W M1. Na Bieńczycką. Kurwa. Jak ja na ten uchwyt z domu patrzyłem, że on jest prosto? Do tego Auschwana chyba najlepiej będzie wejść tam wejściem koło Maka chyba tak. Ostatnio brałem tam, a mi się zapomniało. Teraz to jest za Makiem chyba. No proszę, jest sami prezes. Jest sam idol, siema. Zmienili zamówienie. Troszkę bliżej. 4-4-2. Proszę bardzo. Dziękuję pięknie. No, to się pozmieniało. Miała być Bieńczycka. Ale na szczęście jest Grunwaldzka. Troszkę bliżej. I na pewno bardziej znane mi rejony. No i przez ten cholerny wiatr, że tak wieje, ta pogoda głupieje, kurwa. Raz pada, raz nie pada, chuj wie jak się ubrać. No ciekawe jak to kwotowo wygląda, mi tak przepisało to zamówienie. No kwota też się zmieniła. Złocisz w górę. Smile. Już drugi raz. To jest komisariat gdzieś chyba. Tak, po lewej stronie tam jest. Dlatego się ich tu tyle kręci. No i co?
Chyba widzisz mnie? Widział mnie. Pierdolę, nie wjeżdżam. Kurde, jest chyba 11 stopni. Na zimowe buty. Trochę za ciepło. Ale założyłem je tylko ze względu na ten deszcz, żeby tak szybko nie przemokły. Tu jest bramka. Jakiś domofon? Jeszcze nie zamontowany. Zadzwoń. Halo, dzień dobry, ja z tobą przyjechałem, pod bramką jestem. Dobra, no dziękuję. Dzień dobry. Da pan radę przez górę, czy otwierać? No pewnie. Brak domofonu niestety utrudnia życie. Nie ma problemu, dziękuję pani bardzo. Do widzenia. Wzajemnie, dziękuję pięknie. Żebym dupy na siedlutku nie posadził, a już następne padło. Gdzie lecimy? Na Cystersów. To jest gdzie? Po drugiej stronie ulicy. Bez browarkiem będziemy jechać. W lewej stronie, to ja bym sobie tu wskoczył. Szybko. Kurwa. Albo mi się zjebie we łbie, albo ja tą babę widziałem tam na światłach. Ona nie miała prawa, żeby tu dojść szybciej niż ja na rower dojechałem. Źle ze mną, kurwa. Do widzenia. Kurwa, jak są ceny piwa. 16,50 za puszkę. Jakieś kurwa ryby suszone. Ja myślałem, że to karma dla kota. Marnie mu co idzie. To pan mógłby sobie troszkę tą lampkę obniżyć, bo delikatnie po gałach daje. No ja tu biorę piwka za 100 zł. Bez grosza. Pan co on tak zjadł przy butelce. Jakieś plastikowe litrowe. Ale do biednego nie wieziemy. Goście z Ukrainy to pieniądz mają. Kurwa, to nie ma przejazdu. Ja pierdolę. Pierwszy. Kurwa, pierwszy byś windu nie miał pojemy. Dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Do widzenia. 43 zł. O godzinie 15 minutach z kącika na 6 km podwójne na szeroką i królewską. Meleksik. Kurwa, przejechałem. Yeah.
Dobra. 104,672. 104,627. 627. Tak, dzięki. Dobra. Dzięki, do widzenia. Dobra, ja mam dostawę do pana Patryka. Tak, tak. Dobra. 104. To jest to, proszę bardzo. Dziękuję. Dzięki, do widzenia. No to tu jest restauracja i hotel. Ja myślałem, tak, jakiegoś gościa z hotelu ta dostawa. To do pana kelnera. W sumie ja tą lampkę główną sobie wyłączę, bo już nieraz ją wyładowałem, a była potrzebna gdzieś na jakimś zatupiu. Tu po mieście włączę sobie tą, tylko nie trąbi, to nie jedzie. Tu, żeby nikomu nie wadził. Proszę, 316 numer? A nie wiem, to może na trzecim piętrze. Dzięki. A tak. Dzięki, do widzenia. Ulica 300 na 3 km, po koloku jakiś. Z Pokoloko lecimy na Długą za 10,80. Aha, tu jest 300. Pokoloko, no jest. Dobry. Dobry, w lewo mam do zebrania 763. To będzie 58 zł. Odbierz kasę od klienta. To ciśniemy na Długą. Krupniczem odjebali. Trawka rośnie. Miejmy nadzieję, że trochę więcej będzie i na płycie rynku. Metrów do celu. Dobry. Pan ma 69 do zapłacenia. To niech pan weźmie do 70. Okej. Dzięki piękne. Ponoć ma być na płacku. Dzięki piękne, do widzenia. Piątak z groszem na piwku. Bardzo fajnie. Do odbioru mam ze szlaku. Biedronkę.
na Murarską. Mam nadzieję, że ta biedra będzie gotowa. Kurwa, 7,5 minuty. No i dobrze. Zmieniliśmy twoje zamówienie. No nie żartuj. Na Banacha. Dobry, 201. Dziękuję, widzenia. Jeszcze zaczyna padać. To już w ogóle będzie wesoło. Tam się będzie po błocie jechać. Tak piździ, że za chwilę mi daszek ujebie z kasku. No i dobrze, że na taką okoliczność zostawiłem prądu w mocniejszej lampce. Bo tam ni chuja grama oświetlenia nie ma. Panie z tymi pieskami tak na jedną stronę by przeszły, to by było miło. Mamy wieczorem lub po południu. Bonus za złą pogodę został aktywowany. Kurwa. O kurwa, jak przyjemnie stanąć na światło. Ten jebany tornisterek można odłożyć na siodełko. Odciążyć trochę te plecy i barki. To jest to ponad 2 km. Ale tam musi być jakiś dojazd inny niż przez te kurwa błoto, co jechałem ostatnio. Się będzie znowu wracać, nie ma czasu. Jeszcze jakoś pojadę tędy. Ostatnio tam nie było ogrodzenia. To przeskoczyłem trawnikiem. Mam nadzieję, żeby nie ogrodzili tego. Jebany plecak ciężki. Ale tu syf płynie ulicami. Kurwa, trafiłem. Dobra. Dobra, dzięki bardzo. Do widzenia. No i co, nie dostanę stąd zamówienia żadnego. Trzeba się zawijać w stronę rynku. Kurwa, baterii też 50%. No ten kurwa dobry świr. Krótki rękawek, krótkie spodenki i zadowolony. Kurwa, wszystko mokre, w pizdu już. No i wypierdolą cię kurwa w deszczu na drugi koniec miasta kurwa. Dadzą ci bonus za złą pogodę. Mnożniki kurwa większe, ale chuj, że zamówienia na tym wypizdowie nie dostaniesz. No i kurwa, chuj mi z tego bonusu całego.
numer 689. Dobra. Dzięki. Dzięki. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Mackiewicza, dwie dostawy na Kazimierza Wielkiego i na Leo. Jak to kurwa są wyjść? Ja pierdolę. Będę jebał dookoła, kurwa, bo przejścia nie ma. Ja pierdolę. Ja pierdolę całe, kurwa. Przemoszone w pizdu. Dobra. Pięć, pięć, osiem i 0,54. Dziękuję. Do widzenia. I weź tu zjedź schody. Schodki może i do zjechania. Ale jaka niespodzianka na dole. A już na schodach nie ma odwrotu. Dobra, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Dobra. 685. Dziękuję bardzo, do widzenia. Cóż to, Sheraton się jara, nie? Drugi hotel pod Wawelem. Trzy zastępy. Cztery chyba nawet. Dobry. Ja mam do pana Samuela dostawę z głową. $62. 62. To jest 61. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
prawdopodobnie pizzę z Piłsudskiego. Na Czarnowiejską. No, czyli to będzie taki szybki strzał na 12 zamówienie. Czyli wyzwanie mamy już gotowe. To jeszcze jakieś jedno zrobimy dodatkowo. Hi. Thank you. Bye. I ciśniemy, jestem na Czarnowiejską. O wiele szybciej niż myślałem, że jakoś tam będzie 40. Proszę. Aha, dziękuję bardzo. Masz tego, do widzenia. 6 zł na piwku. Pan mówi o szybko. Staramy się, staramy. Kurwa, wypierdolił. A kurwa, na milimetry przeszedł.